Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! Cześć, witajcie, witam Was w sobotę, 18 lipca. No i cóż, na początku warto byłoby dyskretnie, delikatnie przeprosić za spóźnienie, no bo przyzwyczaiłem Was do tego, że moje analizy są prezentowane w czwartek lub w piątek, a tu dzisiaj akurat sobota. No wynika to z tego, że dość dużo spędziłem czasu w podróży w tym tygodniu i po prostu nie miałem czasu przygotować tego wcześniej. No i cóż, zaczynamy zgodnie z zapowiedzią od wyników konkursu. Jak wiecie, jeszcze niedawno funkcjonował konkurs. Konkurs miał za zadanie wyłonić szczęśliwca, który zgarnie portfel sprzętowy za poprawne wytypowanie ceny Bitcoina. Na dzień środa miniona godzina 12:00 giełda Coinbase i giełda Coinbase dla Ethereum. Również poprawne typowanie, z tym, że w przypadku Bitcoina mieliśmy do wygrania portfel sprzętowy, do rozlosowania. Natomiast w przypadku Ethereum byłyby to trzy pakiety dla trzech pierwszych zwycięzców, czyli osób, które w najlepszy sposób zbliżyły się do wyniku środowego godziny 12 giełda Coinbase. No i cóż, wyniki można było podawać w komentarzach do wideo konkursowego, które było publikowane 8 lipca. No tych komentarzy było sporo, bo aż 77. Nie wszystkie zostały zakwalifikowane, ponieważ część z nich była po terminie. Tutaj wyraźnie zaznaczyłem, kiedy mija termin. Niestety Artur, Wykończenia, Radosław i DD nie mogli wziąć udziału w zabawie. No pewnie, ja bym chciał wszystkich dopuścić, no ale takie były zasady, więc większość mogłaby się sprzeciwić. No i ceny oczywiście zapisałem, jakie zostały zarejestrowane przez giełdę Coinbase. 15 lipca o godzinie 12 było to dla Bitcoina $9219, a dla Ethereum $239. I teraz tak, jeśli chodzi o wyniki, to no oczywiście tu nie dało się przegrać, ktoś musiał być wygrany, w związku z czym mamy wygranych, nie jednego, tylko dwóch wygranych, znaczy na razie wygranych, za chwilę to rozstrzygniemy, którzy w poprawny sposób, w najbliższy sposób ex aequo wytypowali cenę Bitcoina. I są to osoby, które nazwały się w internecie jako Pijany RR i Kasia Z. Te dwie osoby wytypowały wynik o wartości $9230, równo, jedna i druga, i to jest wynik najbliższy ceny, która wtedy funkcjonowała. Oczywiście brakuje mu $11, no ale to dziwne, gdyby ktoś trafił idealnie w punkt, to już było jak lotto. A niestety nagroda jest tylko jedna, więc ja cały poranek zastanawiałem się, jak to rozwiązać, jak to rozstrzygnąć. Najchętniej rzuciłbym monetą i wybrał, która z osób wygra portfel, natomiast no nie moglibyście tego zweryfikować, czy miałem rację, czy nie. W związku z czym znalazłem sobie taki program do losowania, który na wizji wylosuje jednego z tych dwóch zwycięzców i będziecie mieli prawo oglądania, kto wygrał. W związku z czym przystępujemy teraz do wprowadzenia tych osób. Jan RR, gratuluję, choć zaraz zobaczymy, czy słusznie. I druga osoba to Kasia Z. Oczywiście możecie sobie zweryfikować te wyniki, wszystko jest w komentarzach, o ile tam nikt nic nie edytował, mam nadzieję, że nie. Ja mam oczywiście screeny, w związku z czym mam to jakby potwierdzone. Dodajemy uczestników. Uwaga, start. No i mamy, aby wylosować zwycięzcę, no i naciśnij start, odczekaj chwilę, naciśnij stop, powodzenia. No to powodzenia, uwaga, klikamy stop.
Dzisiejszy zwycięzca Pijany RR. Gratulujemy. Także Pijany RR zgarnia nagrodę w postaci portfela sprzętowego. Także Pijany RR, odezwij się do redakcji BitHub na któryś z oficjalnych kontaktów, który znajdziesz na stronie i nagroda jest Twoja. Teraz przechodzimy do Ethereum. No i w przypadku Ethereum cena, która była na czas zakwalifikowania wyników, to $239. $239, jak widzicie, jest to zapisane tutaj. No i osoby, które były perfekcyjnie, czy które wytypowały w punkt perfekcyjnie cenę Ethereum, to jako pierwszy i drugi, bo zrobili to równo, Bogdan Kostrzewa i Tomasz M. podali cenę 239. Także oczywiście też proszę ich, żeby zgłosili się do redakcji celem odbioru nagród. Natomiast trzecie miejsce i czwarte ex aequo z jednym punktem różnicy od ceny, czyli cena odbiegała według ich typu o jeden punkt od ceny 239, to kryptoinwestor i teraz ciekawostka, również Kasia Z. Także Kasia Z miała niesamowitą intuicję, jeśli chodzi o wyczucie ceny, bo była jedyną osobą, która zrobiła to bardzo dobrze w przypadku Bitcoina i w przypadku Ethereum. I jako, że te osoby są ex aequo, a te nagrody nie stanowią tutaj jakiegoś istotnego naruszenia budżetu, także punktowane miały być trzy miejsca, a nie będziemy rozstrzygać trzeciego i czwartego, po prostu cztery miejsca dostają zestaw gadżetów od BitHub z okazji 2000 subskrypcji kanału. Także kryptoinwestor i Kasia Z, a także, tak jak powiedziałem na wstępie, Bogdan Kostrzewa i Tomasz M, proszę, żebyście zgłosili się do redakcji po odbiór nagród. To tyle, jeśli chodzi o konkurs. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom i przechodzimy do analizy. Zaczynamy jak zwykle od Bitcoina. Zobaczmy, co zrobił Bitcoin. Bitcoin od czasu ostatniej analizy, zwróćcie uwagę, po raz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po raz szósty uderza o linię trendu w tym miejscu, po czym jest reakcja. To jest znowu miejsce, w którym jeżeli ktoś by chciał, to trochę mógłby na tym zarobić, bo cena wzrosła z 9, może zobaczmy po świecy. Tego dnia wzrosła z 9,107 na 9,287, także około $170 tutaj tego swingu było do zgarnięcia. Oczywiście nas interesuje trochę bardziej dłuższy termin, dłuższy termin. I teraz zobaczmy, co się dzieje z ceną. Cena po raz kolejny dotyka linii, nawet wychodzi poniżej niej, ale zobaczcie, zamknęła się swoim korpusem powyżej. Znowu wychodzi poniżej, korpus powyżej. I dzisiaj, czyli mamy sobotę, dzień, w którym, no mówiąc brzydko i tak pospolicie, foreksy stoją, czyli rynek, część rynku jest zamknięta, sobota i niedziela, cena wychodzi poniżej, dlatego ja bym tutaj jeszcze do końca nie brał tego pod uwagę, poczekałbym, co się wydarzy w poniedziałek. Wtedy po pierwsze dostaniemy zamknięcie interwału tygodniowego. Zobaczcie, że na interwale tygodniowym trochę inaczej to wszystko wygląda. I poczekałbym na świecę tygodniową, a po drugie rynek Forex się obudzi. Przypominam, że mamy okres wakacyjny, w którym zmienność jest obniżona i tak jest zawsze w każdym roku, że duża część rynku, czy traderów, czy uczestników rynku po prostu odpoczywa od handlu i skupia się na swoim życiu prywatnym. Teraz ta zmienność, jak widzicie, również jest bardzo niska, niewielka. Zobaczymy, co się wydarzy po ewentualnym przebiciu tej linii. Mój scenariusz znacie. On z tygodnia na tydzień w ostatnim czasie nie zmienia się, czyli cały czas widzę tutaj tę strefę jako poziom do wzmożonego popytu i ewentualnie miejsca do ataku zgodnego z trendem. Oczywiście mogę się mylić, mam do tego alternatywny scenariusz, który gdzieś tutaj sobie umieściłem na giełdzie właśnie Coinbase, bo tu przed chwilą mieści Bitfinex. Trochę ten wykres oczyszczę.
Tutaj również jest moja strefa, jest mój overbalance, czyli zabezpieczenie przed ewentualnym nieposiadaniem racji, o tak, nie, w sytuacji, kiedy nie będę miał racji. I sytuacja pojechałaby do góry. Mój drugi scenariusz alternatywny mówi, że po przebiciu linii trendu czerwonej, no, plan B musiałby zadziałać, być może zakupy by poszły. Plan C jest wtedy, kiedy cena nie zatrzyma się w strefie mojej do kupowania, a wyjdzie poniżej. Wtedy będę patrzył zupełnie w dół. A jak to wygląda krótkoterminowo? Bo ostatnio sobie to rysowaliśmy. Zobaczcie. Jak ostatnio robiłem Wam analizę, tą przed środą, która miała wspomóc Wasze typowanie co do ceny, to mówiłem, że spodziewam się, to było gdzieś powiedzmy tutaj lub tutaj, tu chyba to był ten dołek zaliczony, to ja mówiłem, że jeszcze ostatni zjazd cenowy tutaj w tym lokalnym ruchu nie został zaliczony, że ja spodziewam się dojechania do tej strefy, oczywiście ze skrzyżowaniem z tą linią trendu. No i zobaczcie, cena spadła, dojechała do strefy i mamy wybicie do góry. Natomiast to wybicie nie jest jakieś spektakularne. Przypominam, że mówię, mamy weekend, więc tutaj zmienności brakuje. Więc ten poziom zadziałał, ale nie wydaje mi się, żeby on zadziałał jakoś tutaj mega długoterminowo. To jest tylko lokalny ruch wynikający z zasięgu tych korekt. Oczywiście chwilowo mogę postawić tutaj strzałkę, ale jeśli ten ruch zjedzie nam poniżej, wybije to dno, to ten lokalny trend się skończy. Również overbalance będzie gdzieś tutaj. Czyli na poziomie 8924 dla Coinbase. Jako, że to jest lokalny ruch, to dla Waszej informacji go zaznaczyłem, ale ja go po prostu teraz usuwam, żeby mi nie psuł wykresu. Podobnie usuwam to FIBO i tą strzałkę. I co prawda mówię, mamy w tej chwili 1 do 1, które trzyma nam, będzie nam chwilowo trzymało cenę, ale nie znaczy, że to 1 do 1 wytrzyma. Chociaż no oczywiście 1 do 1 to 1 do 1, czyli jest też szansa na to, że zostanie teraz ruch do góry. Zaliczymy ten wierzchołek, gdzie teraz trzymam kursor, czyli 9456. Tym samym cena zbiegnie się z linią trendu i dopiero jeszcze raz tutaj rozegra się akcja. Czy przebicie, czy odbitka w dół? Zobaczymy. Mój scenariusz jest bardziej prospadkowy, ale oczywiście dopuszczam pomyłkę. Wtedy jestem na to też przygotowany i będę podejmował decyzję. Przechodzimy do Ethereum. No też muszę ten wykres trochę dla Was oczyścić. Niepotrzebne linie usuwamy. Ok, no i co się tu wydarzyło? Zdecydowanie dostaliśmy spadki i przypominam o tym, że w ostatnim nagraniu mówiłem, że cena wybiegła nam. Może tak, zanim jeszcze do ostatniego nagrania wrócimy, czy do ostatniego tekstu, już nawet nie pamiętam, czy to było w nagraniu, czy w tekście, to zobaczcie, cały czas powtarzałem to, że nie kasuję tej linii trendu, dlatego że spodziewam się, że może nastąpić jeszcze powrót w którymś momencie do niej i tak zwany retest po przebiciu. I ten powrót nastąpił i retest również otrzymaliśmy. Tutaj zaznaczyłem to żółtym polem. Oczywiście dopuszczałem, że może być to tylko dojazd do tej czerwonej linii. No powiedzmy, jedna z dwóch, czerwona lub zielona. Czerwona zadziałała raz, zielona zadziałała drugi raz. Otrzymaliśmy spadki. Gdy cena była tutaj, to i zaczynała przebijać, czyli korpus już widzieliśmy powyżej linii trendu, no to niektórzy pewnie myśleli, że ok, mamy znowu przebicie, cena pojedzie w górę. Natomiast w mojej ostatniej analizie Ethereum, nie pamiętam już czy tekstowej, czy wideo, powiedziałem wyraźnie, że ja bym się raczej spodziewał, że ten wzrost tutaj taki nagły, chwilowy, dynamicznie spadnie znowu poniżej linii trendu. I miałem rację. Cena spadła poniżej linii trendu. Cieszę się, że miałem rację. I zaczyna podążać w dół. Także póki co wszystko działa. Mało tego, ten lokalny trend, który tutaj zawierał dwie korekty, dostaliśmy jego overbalance, czyli on się już ładnie zatrzymał. Czyli ta korekta, którą już sobie usunę teraz, i ta korekta zostały zoverbalansowane, bo jeśli można to tak nazwać, ten lokalny ruch również wybił swój dołek, czyli jest pięciofalowy. Usuwam
wracamy do wyższego interwału. I przypominam o tym, że mówiłem, czy pisałem, pisałem w komentarzach pod ostatnią analizą, zabrakło mi w analizie informacji dla Was, że tu mamy formację podwójnego szczytu. W związku z czym jest to formacja spadkowa, która może zapowiadać spadki. Napisałem to w komentarzu za chwilę po opublikowaniu nagrania. No i widać, że to działa. Także oprócz tego, że mamy tutaj retest po przebiciu, linia trendu zielonej linii, linia trendu czerwona nie wytrzymała, czyli za każdym razem cena wraca poniżej. To tutaj mamy dalej podwójny wierzchołek i znowu czarny scenariusz i czerwony scenariusz. Zobaczcie, czerwony scenariusz mówi, że mamy tu korektę pędzącą A, trójfalowe B i C, które dojedzie nam do tej strefy. Po drodze mamy overbalance, który niestety na rynku Forex nie został zaliczony jeszcze. Także to jest ta niespójność między dwoma rynkami, która no blokuje mi jakby mój proces decyzyjny, jeśli chodzi tutaj o scalowanie tego rynku, bo gdyby nie to, że nie ma tego overbalansu na Forexie, to ja już bym tutaj dawał pozycje sprzedażowe. No i drugi scenariusz, jeśli się mylę, to 1, 2, 3, 4 i atak na szczyt piątka, ale to będzie podobnie jak w Bitcoinie. Jeżeli dostaniemy piątkę, to ona może być mocno wyciągnięta i już po przebiciu czerwonej linii może trzeba będzie po prostu to kupować. Po przebiciu może nie, ale po przebiciu i reteście. Czyli tak jak tu mieliśmy w dół, czyli przebicie i retest, i spadki, ewentualnie przebicie, retest, wzrosty. Ale to w scenariuszu, kiedy nie mam racji. Zakładam, że Ethereum będzie chciało podążać podobnie jak Bitcoin i te strefy popytu, które wyznaczyłem, będą aktualne. Także tak to wygląda. No i teraz przechodzimy do altcoinów. Ok, skoro mamy wyniki konkursu już za sobą, to przechodzimy do analizy altcoinów. Altcoinów, o które oczywiście pytaliście, czy które wskazywaliście w komentarzach pod ostatnim nagraniem wideo. Pierwszą propozycją jest XTZ. XTZ, o której Szumiko napisał, że do dalszej analizy, ponieważ wbrew scenariuszowi numer 1 przełamał się w górę. Powiem Wam szczerze, że tak jak mówię, ja nie mam takiego potencjału, żeby w sposób ciągły obserwować wszystkie kryptowaluty, albo być może miałbym taki potencjał, ale mam inne rzeczy też na głowie. W związku z tym w sposób ciągły śledzę i analizuję takie kryptowaluty jak Bitcoin, Ethereum, niektóre walory typu ropa, złoto. Natomiast nie jest to Tezos, więc nie wiem, jak to wyglądało ostatnio, nie będę nawet sobie tego przypominał. Natomiast jak otworzę wykres, to widzę, co wcześniej na tym wykresie zaznaczałem. I na tym wykresie zaznaczyłem tutaj przełamanie trendu, chociaż bez overbalansu. Zobaczcie, ta czarna linia, to zapewne zgodnie z moim stylem było uznanie overbalansu, czyli zatrzymanie tego trendu, definitywne rozpoczęcie nowego. Owszem, mieliśmy tutaj wybicie dołka, czyli pierwszy wskaźnik do tego, że trend może się zmienić. Dlatego pozwoliłem sobie nanieść tę czerwoną linię trendu spadkowego, ale która zresztą chyba, jak widać, tutaj działała w trzecim punkcie. Ale zobaczcie, w momencie, gdy linia trendu spadkowego została przebita, widzicie tutaj, po czym wykonany został jej retest, czyli ona, cena jeszcze raz zeszła nawet pod linię, ale szybko wróciła powyżej i zamknęła się powyżej. I to jest interwał dzienny, czyli te świece są dość istotne. W tym układzie linia trendu przestaje funkcjonować. Być może, może być tak, że ona po prostu zwolni, ten trend zwolni, albo tak jak w tym przypadku, zgodnie z tym długoterminowym trendem, który niestety overbalance go nie zatrzymał, wybije nowy szczyt. Zwróćcie też uwagę, że zaznaczyłem tutaj dwie strefy oporu dla ceny. Pierwsza z nich znajdowała się tutaj i w swoich wzrostach cenie nie udało się dotrzeć do tej strefy. Natomiast już tym ruchem, który tutaj otrzymaliśmy, cenie udało się dotrzeć do tej strefy. I zobaczcie, że w strefie żółtej pojawiły się od całego tego swingu pierwszy raz czerwone świece. Czerwone świece, które, teraz będę przechodził bardziej do analizy bieżącej, które nie wykonały tutaj, nie zbudowały formacji spadkowej. Jeśli taka formacja również nie potwierdzi się na interwale tygodniowym, a póki co jej nie widać, to
No co prawda tu mamy na 4-godzinową formację, ale co może zrobić 4-godzinowa formacja? No może zrobić korektę lokalną, czyli taką, która, dajmy na to, zjedzie maksymalnie do tutaj tej czerwonej strefy. Na przykład. Tak bym widział ewentualne odbicie tutaj z tej strefy. Z tej. Jeśli trend ma być utrzymany do góry, to możemy spodziewać się maksymalnie korekty jeszcze tutaj do tego poziomu. Mówię maksymalnie, wcale nie jest powiedziane, że to ona tutaj dotrze. Natomiast jeśli dotrze, to myślę, że byłoby to fajne miejsce do kupowania, zwłaszcza, że będziemy znowu retestować gdzieś okolice tej linii, czyli która zresztą już jest nieaktualna, mogę ją usunąć. A, może jeszcze zanim ją usunę, to zobaczcie. Dojechanie do linii trendu, reakcja, przebicie, retest i po reteście silny strzał do góry. Tak? Także tu po przebiciu na interwale dziennym miejsce tego retestu czerwonej linii, gdybym ja obserwował w sposób ciągły albo zajmował pozycję na XTZ, to tutaj bym ewentualnie wychodził z pozycji spadkowych lub zajmował pozycje wzrostowe w tym miejscu. Tutaj dokładnie. Nie tu, nie tu. Tu ewentualnie być może bym chciał jakiegoś sela zgodnie z trendem uderzyć z tej linii. Ale oczywiście tego nie robiłem, nie jest to mój rynek, także mówię Wam o tym, ponieważ to wskazaliście. Czyli jeszcze raz podsumowując, lokalnie, jeśli udałoby się teraz cenie dotrzeć do tej strefy, to może to być ciekawe miejsce do zajęcia pozycji wzrostowych. Spójrzmy jeszcze na długi termin. Aha, overbalance oczywiście też się teraz zmieni, bo mamy nowy wierzchołek, w związku z czym już mogę go usunąć. Albo może nie usunąć, tylko przestawić. O tak. I zaraz zobaczymy dokąd. Jeśli ten szczyt będzie się utrzymywał jako aktualny, choć teraz nie mamy spadków, więc oznaczanie overbalansu, nie, on tutaj jest dobrze. Tu jest w tej chwili overbalance, ok. Jeszcze zwracam Waszą uwagę, że jeśli te spadki nie miały zejścia głębokiego do overbalansu, to tu się wytworzył układ 1:1, czyli to samo, co mamy w tej chwili w większości kryptowalut. Te korekty były takie same, w związku z czym atak na ten szczyt był możliwy. Tak to wygląda. Tej linii trendu spadkowego może na razie nie będę kasował. Tak jak mówię, często nawet gdy cena schodzi gdzieś głębiej, to jest na tym reakcja. To też jest taka, powiedzmy, miejsce skalpingowe do tego, żeby gdzieś tam zarobić. Na razie jej nie usuwam. Podobnie zresztą jak tej linii zielonej. Ona powinna być zaktualizowana teraz do tego poziomu. Ale gdyby cenie udało się dotrzeć tu do tej strefy i w skrzyżowaniu z tą linią mogłaby również nastąpić reakcja na ten poziom ceny. Także można sobie to obserwować będzie. Jak to wygląda do Bitcoina? Już sprawdzamy. O, i mamy trend, który zwolnił. OK. Natomiast po jego przebiciu cena zwróciła z powrotem nad linię. Przebicie nie było przypadkowe. Dotarło do strefy wsparcia wyznaczonego na tym dołku. W tej chwili zdecydowanie należy zrobić to w ten sposób. Także taką aktualizację sobie wykonujemy na XTZ do Bitcoina. Dokładnie taką. No i obserwujemy, co się będzie działo dalej. Wsparcie, linia trendu. No po tym strzale to nie jest na pewno do kupowania. Jakbym miał kupować, to poczekałbym na jakąś korektę. Być może do linii trendu. A tu głębszej analizy nie robię. Tak czy inaczej, Tezos jest w trendzie wzrostowym. Jest w trendzie wzrostowym, tak jak mówię, cały czas. Również do dolara. Wróćmy na chwilę do dolara.
Pamiętaj, przypomnijmy sobie o tej linii trendu, która jest tutaj. Oczywiście Tezos miałby prawo wrócić jeszcze raz do tej linii i to by było wtedy ekstra miejsce do kupowania, no ale na razie pokazuje, że jednak chce zdobywać szczyty już teraz. Przechodzimy dalej. Kolejną kryptowalutę, którą zaproponowaliście, to ERD. ERD, już wchodzimy na wykres. Binance. Czyli egzotyk będzie pewnie. Dlaczego mówię pewnie? Dlatego, że nigdy wcześniej tego nie analizowałem. Wow. No cóż możemy powiedzieć o ERD, które wzrosło od kwietnia z poziomu nawet ciężko to przeczytać w dolarach. 0,0007 do 0,014 USD, czyli procentowo wzrost przeolbrzymi. No i teraz tak. Cena wzrosła. RSI mamy napięte niesamowicie wysoko, 92 punkty. W tej chwili tygodniowa świeca, to mamy interwał tygodniowy, jeszcze się nie zamknęła, ale jeśli się zamknie w taki sposób jak teraz, czyli dostaniemy formację spadkową z tak mocno napiętym RSI, no to będzie to sygnał do zakończenia wzrostów. No oczywiście sygnał, później trzeba poczekać na test takiej formacji, czy ta cena wyjdzie górą, dołem i ewentualnie jak się będzie rysował ruch korekcyjny do tego nowo powstałego impulsu do dołu. Natomiast no też wychodzimy poza schemat. Tak naprawdę w poniedziałek będzie można powiedzieć, czy ten interwał zrobił to, co miał zrobić, czyli zbudował formację. Wejdźmy na interwał dzienny. Na interwale dziennym jest zapowiedź do formacji, ponieważ również mamy formację spadkową i również mamy wysokie RSI. Także też jest, już mamy sygnał do spadku. Zobaczmy teraz, czy jest to jeszcze poparte overbalansem. Jest. No to mamy właściwie 2,5 z 3 przesłanek do spadków. 2,5 z 3 przesłanek do spadków, tak jak powiedziałem, trzecia przesłanka pojawi nam się w poniedziałek. Jeśli w poniedziałek na interwale tygodniowym to się zamknie formacją spadkową, najlepiej jakby tutaj jeszcze to zeszło trochę do dołu, no to powinniśmy otrzymać spadki. Pytanie wtedy będzie takie, czy te spadki będą już wtedy dynamiczne do dołu, czy najpierw nastąpi retest jeszcze tutaj tej formacji, czyli jeszcze trochę wjazdu do góry. I dopiero po reteście będziemy mieli spadki. No i będzie trzeba bardzo mocno obserwować retest, ponieważ jakby w jego strukturze, po jego strukturze wewnętrznej będzie można rozpoznać, czy będzie to powrót do poprzedniego trendu, mimo wszystko wbrew analizie, czy ewentualnie typowa korekta, po której już powinniśmy wchodzić czy wychodzić z rynku dla osób, które kupiły może w ten sposób. Bo selować tego pewnie nie można. Ok, do Bitcoina. Bardzo podobny wykres, zobaczcie, przepotężny wzrost. Ciekaw, w ogóle to jest takie zastanawiające, że wskazujecie ten walor dopiero no, po tak silnym wzroście. Oczywiście gratuluję tym, którzy kupili tutaj. Ostrzegam przed tym, że tu stąd mogą nastąpić spadki, to tak jak powiedziałem, zobaczymy w poniedziałek jeszcze. Czy wy zobaczycie, no ja niekoniecznie już będę musiał to obserwować. Nikt na ten walor nie zwrócił uwagi, kiedy on był tutaj w marcu. Znaczy, no nikt może o tym nie powiedział. Chociaż to też byłoby takie trochę złudne, bo ten trend był tu spadkowy, tu od zera wzrostowy. Nic jakby tu nie zapowiadało tego wzrostu zbyt szczególnie. Dobra, zobaczmy jeszcze jeden dzień. Podobnie, czy jest to overbalans? Zobaczymy. Jest to overbalans. Tutaj w zakończeniu tych wzrostów, które trwają, ja nie mówię, że trend ma się zupełnie odwrócić i mamy pojechać po dno. Ja mówię o tym, że możliwe jest, że otrzymamy korektę dla tutaj tego ruchu. Taka korekta powinna mieć swój pewien minimalny zakres. Ja zaraz wam pokażę, jaki to będzie zakres. Minimalny zakres tej korekty to będzie poziom dla pary z
do BTC dobędzie poziom 120 satoshi. Mówię o minimalnym zakresie, on oczywiście może się pogłębić. Natomiast dla dolara już to mierzymy, czekajcie. No to będzie 0,01 USD. To jest taki minimum, które ja bym grał, czyli od tego mniej więcej miejsca po reteście do tego miejsca to byłby dla mnie scenariusz do wzięcia, do zabrania. No a później przyłączałbym się do trendu wzrostowego, no bo jakby nie patrzeć, ten trend jest, ale to już być może po pełnej korekcie, a nie po jej minimalnym zasięgu. Ok, przechodzimy dalej. Kolejny walor, który wskazaliście w komentarzach i to tak w sposób dość silny, agresywny. Widać, że Piotrowi K mocno na tej analizie zależy, dobra, szanuję oczywiście. To kryptowaluta, nie wiem jak to się czyta, Qtum. Oczywiście w parze do dolara, akurat tutaj mamy to na giełdzie Binance. No i cóż, nie wiem co powiedział Phil Konieczny, bo nie oglądałem jego wypowiedzi, w związku oczywiście do komentarza, który tam ktoś napisał pod filmem, pod nagraniem, ale ja nie widzę tutaj nic interesującego. Zobaczcie, tak naprawdę trend spadkowy trwa od, no właściwie od momentu, w którym w większości kryptowalut trwa trend spadkowy, czyli od przełomu 2017-2018 roku. Co ciekawe, walor dość już długo na rynku, a ja jakoś do tej pory nie miałem go okazji analizować ani razu, choć nazwa gdzieś już parę razy mi przemknęła między wierszami. Więc tak, trend spadkowy trwa. To jest oczywiście wykres tygodniowy. Można byłoby to uznać za podwójne dno, ale to jest za słabe, żeby te dwa dołki, czyli ten dołek i ten dołek, za słabe jest to, żeby po prostu uznać, że to już jest odwrócenie rynku. Ja wiem, że wy widzicie tutaj wzrosty, ale ja bym tymi wzrostami się nie ekscytował, przynajmniej dopóki te wzrosty nie wybiją tego szczytu. Także jeszcze trochę zostało. W tej chwili mamy cenę 2,399, a wierzchołek, który oznaczyłem, znajduje się na 3,08. Oczywiście dolara. Pozwólcie, że przeskoczę jeszcze na inny wykres. Bo chciałbym sprawdzić, o właśnie, tak, chciałem sprawdzić, czy ta formacja podwójnego dna występuje na innych giełdach. I otóż właśnie teraz zobaczcie tę różnicę, nie występuje. Dlatego tak ważne jest, żeby zwłaszcza w walorach o niskiej kapitalizacji porównywać sobie różne wykresy. I ten dołek, który mamy, zobaczcie, tutaj jest równy z tym dołkiem, to jest giełda Binance. Co ciekawe, kalkulacja według TradingView. Nie wystąpił zupełnie na giełdzie Bittrex. W związku z czym należy go zignorować. A skoro należy go zignorować, to spójrzmy na to, co tu się dzieje. Dzieje się tak. Oczywiście trend spadkowy, nowy dołek, niższy dołek, nowy niższy szczyt, znowu niższy dołek. W związku z czym tak naprawdę to, żebym uznał w ogóle, że to kwantum jest cokolwiek warte, jeśli chodzi o analizę techniczną, to najlepiej jakbym jeszcze dostał ten wierzchołek. Oczywiście to jest dotarcie ceny aż tutaj, no byłoby trochę niesatysfakcjonujące, no bo z 2,40 powiedzmy do 7,30 czy 7,40 to już wiele zysku pozostaje za plecami, no ale w taki właśnie sposób niestety rozpoznaje się trend, czyli po jego przełamaniu, czyli w momencie, gdy już dostrzegamy, że trend zaczyna rosnąć, oczekujemy na korektę i wtedy przyłączamy się do nowo powstałego trendu. Wszystko, co niestety zrobilibyśmy tu, zrobilibyśmy wbrew trendowi, a działania wbrew trendowi najczęściej kończą się w ten sam sposób. Oczywiście mogę przeanalizować jeszcze ostatni ruch wzrostowy, ten swing, który tutaj trwa, ale pamiętajmy, że ten ruch należy uznawać jedynie jako ruch
korekcyjny. I co ja tutaj widzę? No jest tutaj trend wzrostowy lokalny i ten trend lokalny wzrostowy widać, że jeszcze się nie zakończył. Jeszcze się nie zakończył, nie mamy overbalansu, nie muszę tego mierzyć, widzę to. RSI jest jeszcze, no jest już w granicznym poziomie, ale nie jest jakoś mocno wysoko, nie mamy też formacji. Także nie ma też przesłanek do tego, że mógłby się już tu zakończyć. Interwał tygodniowy również ma jeszcze zapas wzrostów. 4-godzinny również. Także to, co mogę powiedzieć na temat tej kryptowaluty, to tak. To, że w długim terminie nie jest to atrakcja do inwestowania moim zdaniem, natomiast no tutaj ten swing wzrostowy trwa i jeszcze nie dostaliśmy sygnału do jego zakończenia. Natomiast no wchodzenie w trakcie trwającego impulsu to też nie jest chyba zbyt rozsądne. Raczej trzeba wychwytywać te walory, w których ten impuls się dopiero rozpoczyna. Tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze to do Bitcoina. Może być Binance. Leży na dnie. No, powiedzmy, że ktoś by powiedział, no ale przecież się podnosi. Owszem, ale zobaczcie, tu już zapas mocy za chwilę dobiegnie końca. A nawet nie wybiło tego wierzchołka. A nawet gdyby wybiło ten wierzchołek, to i tak jeszcze byłbym daleki od tego, żeby uznawać, że ten jeden wierzchołek to już na pewno zmiana trendu. Także, ale najpierw niech to zrobi. Niech wybije ten wierzchołek, wtedy przynajmniej będziemy mieli jedną przesłankę. Nie mówię, że to już będzie zmiana trendu, ale jedną przesłankę do zmiany trendu, wtedy jakieś korekty tutaj i być może dołączanie do wzrostów, ale to ja bym tego nie robił tutaj. Na pewno bym tego nie robił ani w przypadku do dolara, ani w przypadku do Bitcoina. Także ten kutum czy kwantum bym sobie po prostu darował, odpuścił. Przynajmniej na razie oczywiście. Kolejny na liście to Ontology, czy w skrócie ONT, w parze do dolara, giełda Binance. No i cóż, jak sami widzicie, bo to od razu widać, nie trzeba być mega wielkim analitykiem, zachowany trend spadkowy. Jak zbliżymy na wykres na ostatni tutaj swing spadkowy, to zwróćcie uwagę, że te dołki, szczyty również, chronologia jest zachowana, czyli z każdym kolejnym przedziałem czasowym nowy szczyt i nowy dołek jest coraz niżej, w związku z czym trend spadkowy jest zachowany. I cóż, nie ma w tej chwili absolutnie żadnej przesłanki do tego, że ten trend mógłby zostać przełamany. To znaczy, nie otrzymaliśmy złamania trendu, nie widać coraz to nowych wierzchołków wyższych. Oczywiście trwa tutaj jakiś swing, podobnie jak w większości kryptowalut, natomiast akurat w przypadku Ontology jest to swing korekcyjny i będzie korekcyjnym, dopóki nie zobaczę przebicia. Dodatkowo RSI wcale nie odbiło się z jakiegoś istotnego punktu, poza tym brak tutaj formacji, także okej, rozumiem, że niektórzy z Was widzą wzrost z 20 centów do w tej chwili 70, czyli no jest to imponujący wzrost, bo powiedzmy, że około 300%, ale tak jak powiedziałem, to jest korekta. No można, znaczy nie wiem, czy można byłoby się skupiać tylko na tym ostatnim swingu, no bo ja bym tego nie dotykał. Podstawa w tradingu mówi, że trend jest Twoim przyjacielem, a nie odwrotnie. I nie można działać przeciwko temu trendowi, więc tutaj podejmując jakąkolwiek decyzję wzrostową, to niestety nie jest to zbyt racjonalne. Chociaż akurat ten ostatni ruch wygląda bardzo fajnie. Wygląda bardzo fajnie. Gdyby nie ta przesłanka, że za plecami mamy spadki, to można byłoby gdzieś tutaj po jakiejś kolejnej korekcie dołączać do wzrostów. Natomiast zdecydowanie to odradzam. Zobaczmy, jak te ONT wygląda do Bitcoina. A propos tego, co powiedziałem, odradzam. Jak wiecie, nigdy Wam nie radzę, nie mam takich uprawnień i to nie jest porada inwestycyjna. Podobna sytuacja. Zachowany trend spadkowy. Dopóki nie zobaczę tego wierzchołka, ewentualnie tego, cały czas będę uznawał
trend spadkowy, w związku z czym mimo, że tu mamy wzrosty, to i tak spodziewam się, że ten dołek będzie atakowany zgodnie z obowiązującym trendem. Także tutaj widzę, że mamy overbalance, zawrócenie, brak przesłanek jeszcze do zatrzymania tutaj tych wzrostów. Zobaczymy, co będzie dalej. Tu również zapas, czyli podobnie jak w poprzedniej kryptowalucie, jest jeszcze zapas do wzrostów. Nie dostaliśmy sygnału spadkowego. Widać, że brak overbalansu. Chciałbym przygotować analizę do góry, ale jest to wbrew mojej ocenie. Nie mogę robić niestety analizy do góry w trendzie spadkowym. Znaczy nie mogę, no mogę oczywiście, ale wiadomo, że będzie to niezgodne z zasadami. Więc idziemy dalej. Basic Attention Token to jest token, który jak wiecie współtowarzyszy przeglądarce Brave, której ja dość długo używałem akurat do obsługi TradingView i zresztą dalej używam na niektórych komputerach. Natomiast wróćmy do samego tokenu. To nie jest żaden trend boczny. Teoretycznie można byłoby się pokusić o uznanie, że jest to trend wzrostowy, ponieważ tu mamy najniższy dołek, ostatni mamy tutaj. Natomiast ja bym obstawiał, że jednak od tego szczytu, który mamy tu, ten trend wzrostowy się zakończył i rozpoczął się nowy trend, jest to trend spadkowy, który nadal obowiązuje. I mówię, żaden boczny, no powiedzmy, że mógłbym się pokusić o użycie słowa konsolidacja ceny. Dobrze, to byłoby poprawne stwierdzenie, natomiast ten dołek, ten niższy dołek i ten niższy dołek, także układające się coraz niższe szczyty, z pewnym wyjątkiem tutaj był przełamanie trendu. I tutaj również drugi raz, no co nie zmieniło tego trendu tak naprawdę, każą mi domniemać, że obowiązuje nadal trend spadkowy. Więc podobnie jak u poprzednika, czego mogę się spodziewać w takim trendzie? No przede wszystkim mogę się spodziewać tego, że nawet ten ruch, który jest dość fajny, dynamiczny i bardzo ładnie wygląda w takim lokalnym swoim ułożeniu, nie zmienia koncepcji tutaj tych spadków. I bardzo podobnie, jak zobaczę ten wierzchołek, skutecznie przełamany, zacznę rozważać ewentualne zmiany trendu. Ewentualne, natomiast obserwując charakterystykę BAT-u, w skrócie BAT oczywiście, ciężko byłoby mi zakładać, że BAT akurat może osiągnąć tutaj jakieś spektakularne wzrosty, ponieważ on w tej konsolidacji się utrzymuje. Więc nawet zmiana trendu mogłaby być lustrzanym odbiciem tutaj tego trendu poprzedniego, w związku z czym to mogłoby się po prostu bardzo długo utrzymywać w takim, powiedzmy, klinowym, w takiej klinowej budowie wzrostowej, czyli poszarpanej, bez jakiegoś specjalnego wyższego zakresu, tak jak tu było na początku. To było pewnie po premierze tego tokenu, czy po emisji może, o tak lepiej bym powiedział. Albo nawet ICO, tak, czyli Initial Coin Offering. I teraz tak, jeśli ten trend spadkowy utrzymuje się od stycznia 2018 roku, to nawet gdyby nastąpiło przełamanie, mógłbym śmiało uznać, że rok, a nawet może nie rok, tylko około dwóch lat, spokojnie będzie się to mogło równie podobnie utrzymywać we wzrostach. Także Basic Attention Token według mnie odpada. Jeżeli chcecie, możemy popatrzeć na lokalny ruch, ale w lokalnym ruchu to zdaje się już widać też, że tak jak u poprzednika, brak overbalansu, brak sygnału do zawrócenia. Gdzieś tu mamy trend, który troszeczkę zwalnia. Zaraz Wam to pokażę. On był wcześniej taki, potem zwolnił, nadal jest utrzymany, tak? Trochę zwolnił, nadal jest utrzymany, to wybicie w dół i podniesienie do góry stanowi o utrzymaniu tego trendu, ewentualnie jego spowolnieniu. Teraz tu jest jego granica, także gdybyśmy zobaczyli zejście poniżej i zatrzymanie się, powtarzam, zatrzymanie się, czyli nie tak jak tutaj w tej sytuacji, gdzie nastąpił dynamiczny powrót do góry. Zwróćcie uwagę, to jest taka ciekawostka.
Wejdę na interwał jednodniowy. Zobaczcie, cena w ciągu jednego dnia nie była w stanie utrzymać się pod linią trendu, w związku z czym wróciła powyżej, a zatem nie zostało to skutecznie przebite. Natomiast jeżeli teraz zaobserwujemy przebicie do dołu i cena utrzyma się tam i zamknie, przynajmniej na interwale jednodniowym, najlepiej, żeby to było kilka dni, wtedy retest i możliwe spadki. Oczywiście nie mówię o zatrzymaniu tutaj tego trendu, być może jego spowolnienie, no ale to będziemy oceniać w momencie, gdy się to wydarzy. Także tutaj taka wizja dla Basic Attention Token. Zobaczmy to do Bitcoina. No i analiza do Bitcoina pozostaje aktualna, to znaczy mamy dwie korekty w ostatnim swingu, jedna jest tutaj, ona może jest mniej widoczna na interwale tygodniowym, lepiej na dziennym, zaraz wam to pokażę. Jest tutaj ta korekta, druga jest tutaj, w związku z czym jest bardzo duża szansa na zaatakowanie tego dołka, które oznaczyłem niebieską przerywaną linią i to jest moja analiza aktualna. Zobaczcie, że cena nawet w tych silnych wzrostach nie jest w stanie sobie poradzić tutaj z wybiciem tego wierzchołka. Także postępujące spadki i bardziej prawdopodobny scenariusz jest na to dno niż na overbalance, który zaraz wam pokażę, gdzie jest. Czarna linia to jest mój styl oznaczania, mój schemat, to overbalance. Nawet nie muszę go podpisywać. Gdyby cenie udało się wybić ten wierzchołek i zaliczyć czarną linię, wtedy trochę to nam się wszystko poodwraca. Na razie to się nie udało, także podobnie jak w dolarze, w parze do dolara spadki. Przechodzimy do Cardano. To jest moja poprzednia analiza, zdejmiemy sobie FIBO. No i cóż, podobnie jak w przed chwilą analizowanym Basic Attention Token, mamy dwie korekty podobne. Teraz tak, co zrobił Cardano? Cardano poradził sobie z wierzchołkiem, który mamy oznaczony tutaj w lokalnym swoim trendzie. Poradził sobie również z tym wierzchołkiem, co już dawało przekonanie, że może być atak na tę strefę. Te lokalne zaznaczenia mogę sobie wyrzucić już w tej chwili. No i okej. Okay. Teraz pytanie, czy ten ruch wykonał mi overbalance? Bo jeśli wykonał, no to możemy rozważać zmianę. Ale jeśli nie wykonał, to pozostaje jeszcze jeden argument przeciwko wzrostom i to taki dość istotny argument. Muszę to bardziej rozciągnąć, bo się to rozciągnęło mocno w czasie. Okej, może tyle wystarczy. No i niestety nie mamy overbalansu. Zaraz to postawimy tą linię tutaj. Sytuacja jest trochę sporna, bo tak. Z jednej strony wygląda na przełamanie trendu. Mamy nowy niższy dołek, ale mamy nowy wyższy wierzchołek od poprzedniego. Czyli jest tak powiedzmy dalej 50 na 50. Nie mamy pełnego przekonania co do wzrostów, zwłaszcza, że overbalance jest tutaj. Więc trzeba dać Cardano szansę. To nie jest tak, że ja w tej chwili mówię, że on już nie urośnie albo że już na pewno będzie spadał. To jest taka sytuacja, w której należy obserwować, co zrobi cena. Jeśli poradzi sobie jeszcze z tym poziomem, no to mamy bardzo dobrą wiadomość. Jeżeli poradzi sobie z tym poziomem i to ja zacznę rozpatrywać to w kategoriach wzrosty, ale będąc bardzo ostrożnym, bo za plecami bardzo silny trend spadkowy,
w związku z czym każda moja analiza wtedy do góry i tak będzie obarczona mimo wszystko znacznym ryzykiem niepowodzenia. Ale to się jeszcze nie wydarzyło, także tak jak powiedziałem, Cardano do obserwacji, a Cardano do Bitcoina, no to wygląda to zdecydowanie ciekawiej, zobaczcie. To miejsce, o którym już wielokrotnie mówiłem, które nie pozwoliło cenie zejść poniżej poziomu 400 satoshi i pięciokrotnie ta bariera nie została pokonywana, pokazało szansę na wzrost. Tu mieliśmy wybicie wierzchołka, przebicie również strefy chyba z 1 do 1, tak w taki sposób ją oznaczam, teraz już mogę ją usunąć. I co się stało? Retest. O, i tu by mieli pole do popisu ludzie, którzy używają zasady zmiany biegunów, czyli ten wierzchołek został przetestowany z drugiej strony i nastąpił strzał. No, książkowe wydanie, taki przykład książkowy do sytuacji, którą można tutaj pokazać jako właśnie retest poziomu z drugiej strony i strzał do góry. No i okej, wyszło to fajnie. Zobaczmy teraz w takim razie, co ja tutaj widzę. Ja tu znowu widzę sytuację, w której dopóki nie zobaczę przebicia tego wierzchołka, co oczywiście może się wydarzyć, nie mówię, że nie może, natomiast zobaczcie, dołek nadal pozostaje aktualny, ten najniższy. Czyli dopóki nie zobaczę przebicia tego poziomu, ciężko mi będzie uznawać sytuację definitywnie zaliczoną do wzrostowych, ale skupmy się tylko na ostatnim trendzie, bo to jest sytuacja tu i teraz. I co nam mówi ten trend? Załóżmy, że to jest nasze dno. Tu mamy głęboką korektę, wyjście. Gdyby cenie udało się załóżmy nawet z tego wierzchołka dojść, aha, dobra, nie muszę, nie aktualne, bo cenie już się udało to zrobić. Tak, tu jest wierzchołek, dotknięta czerwona linia, zobaczcie, postawię ją na wykresie, zaznaczę ją na czerwono. Chciałem powiedzieć, że gdyby cena zrobiła, powtórzyła mi tę korektę, która była tutaj, to byłoby to miejsce do zakupu. No ale cena powtórzyła tą korektę, to się stało dokładnie w tym punkcie. To było miejsce do zakupu. To było miejsce do zakupu, strzał do góry. Natomiast no, trzeba być ostrożnym, bo mamy tu formację spadkową, RSI również jest wysoko. Co prawda ta formacja jest obarczona łapką, w związku z czym ona może nie zadziałać. Czyli jest duża szansa, że ten wierzchołek zostanie pokonany już z tego poziomu. Ale kiedy uznam, że się mylę? Uznam, że się mylę dopiero wtedy, kiedy cena mi zejdzie poniżej tej czarnej linii. W związku z czym, gdybym okazało się, że wbrew mojemu scenariuszowi kontynuacji wzrostu cena zjedzie jeszcze raz poniżej, to dopiero gdy dotknie tej czarnej linii uznam, że cały ten wzrost jest szansa na jego zakończenie i rozpocznie się teraz albo większa korekta, albo atak znowu na dno. Ale dopiero ta czarna linia, póki co wygląda to prowzrostowo. RSI się ładnie ładuje, zobaczmy tygodniowy interwał. No, tygodniowy jest tu pewnym zagrożeniem, jest wysoko, ale brakuje cały czas formacji. No, gdybyśmy teraz w tym tygodniu lub nie w tym, a w następnym, czyli mamy dwa tygodnie na to, dostali tę świecę lub następną, czerwoną, z zejściem tu do dna tej zielonej, czyli zaliczony overbalance i to wszystko byłoby przy wysokim RSI, wtedy bym powiedział, że na pewno, czyli na 99%, co to znaczy u mnie na pewno, na 99% dostaniemy spadki, jeżeli to się narysuje. Ale póki co oczywiście się nie narysowało, także dynamiczny zjazd w tym tygodniu do tego poziomu lub w następnym do tego poziomu spowodowałby, że byśmy tu już mieli zakończenie tej całej imprezy. Jeśli to się nie narysuje, to albo teraz już będziemy jechali do góry, może cena wrócić jeszcze tu do tych poziomów i pojedzie do góry, obserwujemy. I przechodzimy dalej. Następna kryptowaluta to WeChain. W skrócie WET na Binance. No ciężki to jest wykres. Trudny. Ponieważ tu pokazywał trend spadkowy i on na pewno obowiązywał do tego miejsca. A tu niespodzianka.
zobaczcie, niespodzianka w postaci, gdybym robił to oczywiście przed, zaznaczyłbym sobie ten wierzchołek i powiedział, że dopiero po wyjściu nad ten wierzchołek rozpatrywałbym zmianę trendu. No i taka zmiana trendu nastąpiła. Natomiast zgodnie z moją metodologią nie byłby to rynek do przyłączenia się. Dlaczego? Dlatego, że ja po przebiciu tego wierzchołka oczekiwałbym korekty wyższego rzędu dla całego tutaj tego wzrostu. Ona jeszcze nie nastąpiła. Tu miałem wcześniej zaznaczony jakiś lokalny trend spadkowy. Popatrzmy na niego jeszcze na interwale 4-godzinowym. Tak, zdecydowanie on był po tych tutaj wierzchołkach opisany. Natomiast zobaczcie, co się stało. No później tego już oczywiście nie analizowałem, ale nastąpiło przebicie. Zobaczcie, retest. Jeszcze tutaj dwie świece ciężko uznać za retest. Natomiast już ten trzecią ewidentnie zretestowany poziom. W związku z czym zapowiedź złamania tego trendu. Być może spowolnienia, być może powrotu do poprzedniego trendu wzrostowego. No i w tym przypadku okazało się, że jednak powrotu, czyli tu po tym reteście jeszcze jakaś korekta, czyli nowo wzrostowy impuls, korekta i atak na szczyt. Ale skupmy się teraz na sytuacji, co może być. Nie co się wydarzyło, tylko co może się wydarzyć. Otóż jeśli porównamy sobie tę korektę, która była tutaj, do tej korekty, która jest tutaj, to ta, jak widzicie, jest zdecydowanie większa. I to by mogło świadczyć o overbalansie. I teraz tak. Tygodniowy interwał RSI bardzo wysokie. Dzienny interwał RSI, no powiedzmy, że było wysokie, a to niestety nie jest formacja spadków. W związku z czym, lub też jest, ale taka niepewna. W związku z czym trzeba by poczekać na test tej formacji. Testem tej formacji byłoby zamknięcie się świecy tu poniżej tej przerywanej linii lub powyżej tej przerywanej linii. Jeśli poniżej, spadki, jeśli powyżej, nieaktualny temat, wzrosty, jeszcze jeden atak na szczyt, ale pamiętajmy o tym, że tygodniowy interwał jest wysoki, także ten tu już nie ma siły do kupowania, o tak. Więc te wzrosty albo przestracą swoją dynamikę, nie będzie już tutaj dalej pionowej ściany, być może zacznie się jakaś forma, jak to niektórzy mówią, konsolidacji tutaj ceny. Więc to, co najlepsze, wydaje mi się, że mamy za sobą już w tej chwili. Absolutnie nie neguję tutaj tych wzrostów, natomiast no, gdybym ja chciał znaleźć miejsce do przyłączenia się dla siebie, to chyba bym teraz poczekał cierpliwie na zbudowanie się ruchu korekcyjnego. Ruchu korekcyjnego, który byłby istotną korektą od początku tych wzrostów, czyli taką, która zrobi minimum i zniesienie 50%. Gdyby to miało nastąpić już z tego poziomu, no to mamy, powiedzmy, ten poziom, a nawet powrót tutaj do tej korekty cenowej. A więc, gdybym otrzymał powrót tutaj w te rejony, w ładnym trójfalowym ruchu, niestety to może wymagać sporej ilości czasu, to wtedy WeChain byłby dla mnie do zakupu. Póki co dopuszczam wzrosty, ale nie uważam, że to będą wzrosty tak dynamiczne, jak były do niedawna. No i obserwuję, czy zostanę wzrost powyżej tego wierzchołka, czy poniżej tej linii, którą tu zaznaczyłem. To może przesądzić o tym, co się dalej wydarzy. Sprawdźmy teraz WeChain do Bitcoina. Może być Binance. No i tu coś nam nie zadziałało. Mieliśmy 1 do 1. Była bardzo silna analiza na spadek w dół, zgodny z trendem, a spadek w dół nie nastąpił. No i to są sytuacje, w których, tak jak mówię, analiza nie w 100% działa, jedynie daje przewagę. W tym momencie oczywiście 1 do 1 to nie jest wyznacznik, który mówi, że zawsze na 100% musi być dno zaatakowane. Gdzie było overbalance? Zobaczmy, gdzie było overbalance. Od którego momentu można było uznać, że ataku na dno już nie będzie. Można to było uznać od tego momentu. Czyli w momencie, gdy cena, zobaczcie, to też nie jest przypadek, że tutaj akurat ta świeca robi zbliżanie, uwaga,
Nie wiem, czy będzie to widać. Jest to mały ruch, czy że ta świeca zamknęła się. Jest ruch do dołu po overbalansie i ruch do góry. Także tłum, czy tam społeczność, uczestnicy rynku również widzieli to, ten poziom. Jest reakcja na niego delikatna. No i przebicie, i to takie istotne przebicie. Czyli tu po przebiciu tego overbalansu można było uznawać, że 1 do 1 w tym przypadku się nie sprawdzi. Czyli żeby to zarchiwizować, przekreślę sobie to na razie. Nie będę tego kasował, bo może mi się to później przydać. I jak teraz to interpretować? Już teraz Wam mówię. Kolejna duża korekta, która w tym ruchu trendowym do dołu. Pamiętajcie, że ruch trendowy jest do dołu cały czas, jest tutaj. Sprawdźmy teraz, czy już mamy zaliczony poziom 1 do 1. No, muszę to rozciągnąć w czasie. Tak, no i teraz zobaczcie. Ta korekta w tej chwili stanowią poziom 1 do 1. Duży overbalance jest tutaj. Więc tu jest ciekawostka teraz. Jeśli okazałoby się, że WeChain zrobi taki numer, że pokona ten szczyt, który zaznaczyłem tutaj, i tę linię, którą tutaj zaznaczyłem, nazwijmy ją sobie Big OVB, to dla WeChaina nie będzie żadnych barier już na górze. To znaczy ten wierzchołek już nie będzie dla mnie istotny. Cena sobie na 90% z nim poradzi. Jeśli udałoby się te dwa poziomy zaliczyć. Wtedy tak naprawdę może się wydarzyć coś takiego, że w perspektywie czasu ocenimy, że to było coś niewielkiego tutaj, co się działo, a cena zrobiła tak. Ale oczywiście to dopiero może się wydarzyć, to się jeszcze nie wydarzyło. Dopóki się to nie wydarzyło, i teraz uwaga, to moja analiza WeChaina jest nadal prospadkowa. To znaczy, jeśli mamy mimo wszystko w tym trendzie spadkowym, który tutaj trwa, i przełamanej tej wewnętrznej korekcie, ok, mamy impuls, korektę, trójfalowy ruch do dołu, znowu korektę trójfalową, to 1 do 1 bardzo mnie przekonuje do tego, że z tej pozycji nastąpią spadki. To jeżeli dodam do tej sytuacji fakt, że tu mamy znowu mały overbalance, ten. I formację, choć co prawda z pułapką, czyli identyczna sytuacja jak w kwestii dolarowej, to gdyby cenie udało się zamknąć poniżej tej linii, to nie spodziewał się, będę jakiejś tu zwyczajnej korekty, tylko spodziewał się, będę znowu ataku na to dno. Czyli pozwólcie, że te linie usunę, ponieważ moja analiza z tego miejsca, mimo tych spektakularnych wzrostów, dalej jest prospadkowa. Zmieniło się tylko to, że projekcja weszła na wyższy poziom tutaj w stosunku do tego całego trendu. I tyle. I to jest taka ciekawostka. Mówię, teraz może być tłum oszukany tym, że WeChain już jedzie po szczyty. Ale właśnie nie. To jest super miejsce do tego, żeby nastąpiły spadki. A jeszcze zobaczmy, gdzie tu się znajduje lokalny, a może nie lokalny, ale silny opór dla ceny. Silny opór dla ceny znajduje się tutaj, czyli jeszcze trochę cenie brakuje, żeby do niego dotarła. No, miesięcznego interwału nie sprawdzam, chyba to nie będzie miało sensu. Czyli nawet, może inaczej, nawet jeśli sobie cena poradzi tu z wybiciem tego wierzchołka, czyli tak jak powiedziałem, z zanegowaniem tej formacji spadków, to i tak, bo to jest możliwe, tak? I umówmy się, jest to możliwe, że z tego miejsca tu cena pojedzie, powędruje do góry. To i tak ta strefa będzie strefą zawracania dla... I to jest bardzo mocna strefa, o tak, umówmy się, to nie jest jakaś byle jaka strefa. To jest bardzo silne miejsce na spadki.
oczywiście silniejsze niż tu. Tu tak naprawdę nie było nic szczególnego poza proporcją utrzymania korek w trendzie, ale ta proporcja znajduje się również tu, a tu dodatkowo znajduje się silny opór. Także jeszcze raz atak tu dopuszczalny, ale z tego miejsca jest bardzo mocno wszystko potwierdzone na spadek. Także uwiczajnie za wiele miejsca nie zostało. I idziemy dalej. Ostatnia propozycja to coś, o czego istnieniu w ogóle nie zdawałem sobie sprawy. To jest Bitcoin HD. Ktoś z Was zaproponował taki dokładnie walor. Nie sądziłem, że istnieje Bitcoin HD, no ale już teraz wiem. Bitcoin HD jest przynajmniej u mnie tutaj notowany na jednej giełdzie. Jest to hobby i powiem Wam, że wygląda całkiem sympatycznie. To znaczy, w tym trendzie spadkowym, który trwał tutaj, ten wierzchołek, zgodnie z tym, co Wam wcześniej pokazywałem, został pokonany. Co prawda było to pewnego rodzaju sporne i uznaniowe, no bo świece zamykały się trochę poniżej wierzchołka. Ciężko to też porównać, bo mamy tylko jedną giełdę, więc ciekawe pytanie zawsze moje numer jeden jest, czy wykres jest prawdziwy i naprawdę odzwierciedla to, co tłum, to, co większość robi z ceną, zachowuje się względem ceny. No tu nie mogę tego sprawdzić, więc no, muszę zdawać się na jedną giełdę, czyli muszę mieć przekonanie, że może to być nieprawdziwe, ale do czego zmierzam? Jeśli ten trend tu się odwrócił, a jest na to szansa, tu mamy jeszcze wyższe wybicie tego wierzchołka i mamy bardzo ładną strukturę nowo powstającego trendu, to wygląda na to, że naprawdę jest to fajne miejsce do tego, żeby ten walor kupować. Co to znaczy fajne miejsce? Fajne miejsce jest takie, jest to takie miejsce, już pokazuję, czyli to jest ta strefa. Z bezpiecznikiem, czyli stop lossem na tym poziomie. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że zobaczcie, jak cena dojechała tutaj i znalazła się w strefie zasięgu wynikającego z zasięgu korekt w nowo budującym się trendzie wzrostowym, to nastąpił strzał. Ten strzał niestety, i tutaj formacja zresztą wzrostowa, i ten cały strzał niestety nie towarzyszyło mu niskiej RSI. W związku z czym cena jeszcze raz wróciła do poziomu tutaj tego dna. Tylko że zwróćcie uwagę, że teraz, za drugim razem, gdy wróciła do poziomu tutaj tego, to RSI jest już zdecydowanie niżej. Jest to RSI, które idealnie wygląda na takie, które mogłoby towarzyszyć wzrostom. Tu po drodze pojawiła się świeca, która również zapowiada wzrosty przy też nieznacznie powyżej granicznego 30%. Czyli również nie zadziała, ale to pokazuje, że tu jest ustawiony popyt. Popyt z tego miejsca, popyt z tego miejsca i ewentualnie popyt z tego miejsca. I może się okazać, że BHD tutaj, no, ja wiem, że niektórzy pewnie powiedzieliby, ale to nie wygląda mi to. No, mi to właśnie wygląda. Ostrożny byłbym, bo mówię, nie wiem, jaka tam jest kapitalizacja, jak to jest wrażliwe na wszystkie te pompy i dumpy i manipulacje cenowe, ok, trzeba to mieć na uwadze, ale miejsce technicznie jest bardzo dobre do wzrostów. Oczywiście wyjście powyżej poniżej żółtej strefy, a wręcz do zaliczenia czarnego poziomu overbalance trochę psułoby tą analizę, ale też nie do końca, dlatego że to jest nowo budująca się struktura, w związku z czym jest dopuszczalne, że ta cena nawet spadłaby poniżej tutaj overbalansu czarnej linii, ale i tak za chwilę gdzieś chciałaby tutaj poniżej niej zawracać. Jest to częsta przypadłość, że tak powiem, właśnie coinów, które są gdzieś daleko, daleko z tyłu. No właśnie, ta kryptowaluta klasyfikuje się jako 1715. No to możecie przypuszczać, że jest to, możecie sami ocenić, że jest to daleko. Jest to bardzo daleko. Można sobie poczytać tu o wolumenie. W związku z czym bądźcie ostrożni. Analiza jest super prowzrostowa. Sam jestem ciekaw, jak to się tutaj potoczy, jak to się tu rozegra, ale bądźcie ostrożni, ponieważ tutaj mały kapitał może zrobić wszystko na tym rynku. Zobaczmy jeszcze ten walor do Bitcoina, prawdziwego, powiedzmy, BHD.
jeśli można to tak nazwać. Chłopi. No i co? To samo. Zobaczcie, praktycznie prawie, że ten sam wykres. Ten wierzchołek pokonany. Trend złamany. Tu pierwsza istotna korekta. Tu pierwsza istotna korekta. No, tu mam overbalance. Dobra, to nic, to nieważne. To znaczy nie mniej niż tyle, że to może być tutaj szczyt impulsu. A teraz będzie nam się robiło głębokie A, czyli temat nie do zajmowania pozycji, temat do obserwacji, a jednak nie zmienia to faktu, że w trwającym trendzie wzrostowym. Głębokie A, oznaczmy sobie to, czyli nie wiemy, dokąd nam dotrze głębokie A. Tego niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale możemy to zaobserwować, gdy się wydarzy. Podobna sytuacja była w Bitcoinie, gdy Bitcoin zrobił głębokie A i pokazał, w którym momencie je kończy. No tutaj byłbym ostrożny. Tu się może zakończenie wydarzyć w każdym momencie. RSI jest nisko, zobaczcie, jest nisko. Także za chwilę może się tutaj załadować nam do strzału. Ale niestety nie wyznaczę wam tego poziomu, który to będzie. Tu mamy dużo różnych wsparć po drodze, ale jest ich tak dużo i tak gęsto, że nie chciałbym to tu znowu obstawiać, który z nich zadziała. Wróćmy jeszcze do USD. No właśnie, a być może to, że tu mamy głębokie A, czyli pewne, ale nie, no RSI jest nisko. Dobra, to czyli to powinno to zadziałać. Tutaj też. Próbowałem tutaj postawić linię trendu, ale ona nie wychodzi. Co też nie, to jest trochę niepokojący objaw. Ona była tu, została zretestowana. Widzicie? Jakiś tam retest nastąpił, czyli dalsze spadki. No dobrze, spowolnienie trendu tu znowu, ale tutaj tego poziomu jeszcze nie dostaliśmy retestu. Pytanie, czy ten cień jest prawdziwy. No jest na jednej giełdzie tylko. Więc raczej musi być prawdziwy. Ewentualnie być może strzał, retest. Na pewno, gdy cena będzie wracać, to zareaguje na tę linię trendu, ale ja ją na razie w tej chwili kasuję. Możecie sobie na swoich wykresach ją postawić, ponieważ nie uważam, że ona jest istotna, mocna. Jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzę tylko. O, super. Oprócz tego, że mamy tutaj relację korekt, to mamy poziomy zakończenia. Korekty. Ruch jest trójfalowy. Jeśli z tego miejsca nie nastąpi strzał do góry, to taki strzał powinien nastąpić z tego miejsca. Te dwie niebieskie linie uznaję jako, chociaż nawet nie te dwie, raczej ta druga, bo to ona musi być poniżej tego dołka tutaj. Tu się powinna zbudować, tu się powinien zbudować popyt. Oczywiście nie wiem, czy to będzie w tym czasie, to może być równie dobrze rozciągnięte w czasie, nie wiem, zaobserwujemy. To jest idealne miejsce do kupowania. Oczywiście w żaden sposób nie jest to porada dla was, ale wygląda to bardzo fajnie. No i dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. RSI jest nisko. Także oczywiście może się tu jeszcze obijać parę razy. Tu też było nisko, widzicie? Obserwujemy. To tyle, jeśli chodzi o altcoiny. W poniedziałek dostaniecie ode mnie analizę na bithub.pl w formie tekstu. Także jeszcze raz gratuluję zwycięzcom i do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.